Pamiętamy o powodzi 1997 roku, stratach, jakie ponieśli mieszkańcy. Dlatego cieszę się, że ta inwestycja rusza. Stąd nasza decyzja, żeby wyłożyć pieniądze miejskie na realizację tego zadania w połączeniu z pieniędzmi unijnymi, bo to jest prawie 100 milionów złotych i to są pieniądze unijne, które trafią na realizację tego zadania i pieniądze z budżetu miasta. Natomiast mam też świadomość tego, że to jest zadanie szersze. No nie zabezpiecza tylko Opola, ale wprost możemy mówić o zabezpieczeniu całego nurtu Odry aż po Zatokę Szczecińską, po Morze Bałtyckie. Zabezpieczy to również część niemieckich samorządów, bo one się znajdują również nad Odrą, więc można powiedzieć tak, że Opolanie w tym wypadku pokazują swoją solidarność. Za to, co otrzymali pomoc w 1997 roku, dzisiaj odpowiadają taką samą pomocą, bo finansujemy z budżetu miasta wielkie, duże zadanie. To jest kolejna układanka, najpierw mamy polder Buków, potem mamy Racibórz, a teraz będziemy za 18 miesięcy mieli polder Żelazna, który będzie chronił znaczną część Opola, szczególnie tej dzielnicy przemysłowej. Ponad 1000 osób wyliczyliśmy, będzie bardziej bezpieczna pod względem powodziowym. Pod obszarem inwestycji będzie kilkaset hektarów, dosłownie na północy Opola i poza terenem miasta. Jest to zadanie, które sięga pamięcią jeszcze 2013-2014 roku. Wtedy miasto zdecydowało o tym, że sfinansuje dokumentację realizacji tego zadania, a prezydent Zembaczyński wtedy rozpoczął rozmowy o budowie tej inwestycji. Marszałek Buła zabezpieczył w Brukseli pieniądze unijne wspólnie z obecną wiceprezydent miasta, panią prezydent Stelnicką, która negocjowała, żeby pieniądze unijne były na to zadanie. W 2015 roku już za mojej kadencji rozpoczęliśmy prace związane z przygotowaniem dokumentacji. Będzie polegało w części na budowie wałów, a w części na przygotowaniu terenu polderowego pod takie rozlewisko. Inwestycja będzie polegała na przebudowie, a można by powiedzieć, że budowie nowego urządzenia wodnego, jakim jest polder. Dla nas przede wszystkim ważna jest część naszej strefy ekonomicznej, czyli te wszystkie tereny, które mamy przy Karolince, te tereny, które mamy koło naszej nowej obwodnicy południowej. Mówimy tutaj przede wszystkim o terenach inwestycyjnych. Musimy pamiętać, że tam są zakłady produkcyjne, na przykład Polaris, tam są firmy usługowe, tak? Tam są mieszkańcy, którzy też w tamtym terenie mają swoje mieszkania, domy, swoje gospodarstwa domowe. Jest to teren, na którym pracuje około 3000 osób, można powiedzieć. Jest mnóstwo mieszkańców i ich bezpieczeństwo tam jest naprawdę bardzo ważne. I też bezpieczeństwo tych firm produkcyjnych i usługowych. To zadanie zostało podzielone na tym etapie realizacji na dwie części. Pierwsza część, no moim zdaniem zasadnicza, no to jest wybudowanie polderu, które zostało powierzone naszej spółce. A druga część to jest budowa przepompowni, która będzie przerzucała wodę z polderu do rzeki. To nasze zadanie to polega głównie na wybudowaniu nowych i modernizacji istniejących obwałowań, w sumie na kilku odcinkach, łącznej długości około 11 km, czyli wybudowanie całego tego obrzeża polderu. Oczywiście jest tam jeszcze kilkadziesiąt obiektów punktowych, typu przepompownie mobilne, przejazdy, przepusty, wiele takich obiektów, które jakby towarzyszą tym robotom ziemnym. Termin realizacji to około 2023 roku. Mówię około, dlatego że takie są ramy unijne. Dzisiaj myślę, że mieszkańcy Opola, ale podopolskich miejscowości też tak symbolicznie mogą otwierać szampana, bo ich bezpieczeństwo na pewno w sposób wyraźny w najbliższych latach się poprawi.